Dzień dobry wam, moi drodzy widzowie, i witam was w kolejnym odcinku zapomnianej serii na kanale Delta Games Channel, która ustąpiła serii Cywilizacji 5 w serii z Warcrafta 3. Zakończyliśmy w troszkę takim niefortunnym momencie, ponieważ przed nami ostatnia misja z kampanii Ludźmi, która nosi tytuł Ostrze Mrozu. Będę dzisiaj troszkę chrząkał, z góry was przepraszam, niestety choróbsko mnie dopadło. Tak więc, co się w ogóle tutaj działo przez ten czas? Oczywiście wiemy, że królestwo zostało zaatakowane przez plagę, nasze zmęczone przez plagę, która zamienia poddanych w nieumarłych. Każdy zna, zresztą tak mi się wydaje, że większość z was zna, jak to tam, tą fabułę Warcrafta jako tako. No więc tak się to dzieje, Arthas, młody książę, postanowił ruszyć za plagą, powstrzymać ją koniecznie, po drodze spotkał Kel'Thuzada oraz Mal'Ganisa, którego poprzysiągł zabić, kiedy ten zmusił go do wytłuczenia jego własnych poddanych, którzy tak czy owak zamieniliby się w zombie, a później, no, zombie, czyli nieumarłych. I w sumie wzmocniliby tylko szeregi wroga. W każdym razie za swój pościg tak długo kontynuował, że aż dotarliśmy do na mroźne tereny Nordrendu, gdzie, czego jeszcze tak do końca nie wiemy, swoją siedzibę uwięziony jest gdzieś w lodowej bryle sam król Lisz. Z góry również przepraszam, jakbym pierdził jakieś bzdury fabularne. Mam nadzieję, że mnie będziecie poprawiać, bo też ekspertem nie jestem, trochę tam poczytałem, ale to było dosyć dawno i mogłem się po prostu mylić. Tak więc w Nordrendzie, w tej krainie jest uwięziony, gdzieś tam schowany jest król Lisz. A teraz przyjdzie nam przejść rozdział 9, Ostrze Mrozu, następnego dnia w głównym obozie Arthasa. Sprawdźmy, co tam się dzieje. Okłamałeś swoich ludzi. Zdradziłeś najemników, którzy za ciebie walczyli. Co się z tobą dzieje, Arthasie? Czy poza zemstą nic się już dla ciebie nie liczy? Daruj sobie, Muradin. Nie widziałeś, co Mal'Ganis zrobił mojej ojczyźnie. Mroczny władca mówił, że przybędziesz. Nadszedł kres twojej podróży, chłopcze. Jesteś uwięziony i zamarzniesz na dachu świata. I tylko śmierć będzie śpiewać pieśni o twojej zagładzie. Nie wygląda to dobrze. Jesteśmy całkowicie otoczeni. Mamy tylko jedną szansę. Pomóż mi zdobyć Ostrze Mrozu. Jeśli jest tak potężne, jak twierdzisz, może przechylić szale na naszą stronę. Mam złe przeczucia, chłopcze, ale obiecałem, że ci pomogę. Kapitanie, powierzam panu zorganizowanie obrony. Ruszajmy. Okej, okay. Czy nie wiemy, że nasza baza, nasz tutaj główna baza wypadowa, jest otoczona przez złych nieumarłych i teraz w sumie możemy kontrolować zarówno zarówno naszą bazę, jak i prawda naszych tutaj, jak i możemy również kierować poczynaniami tutaj Arthasa i koleżków. W każdym bądź razie teraz musimy odnaleźć starodawne runiczne Ostrze Mrozu, które ponoć ma ogromną moc. No, czy tak faktycznie jest? Zaraz się tego dowiemy. Oczywiście... O, tu mam pierwszą ochronę na dwa, czy jak to najbardziej. To jest wezmę. Muradin, ty tam masz jeszcze wolne, to weź się tamten. No. Dobra, słuchajcie, ale w sumie, bo tutaj widzę, że tutaj jest taka trochę zadupiasta, tutaj się kurde nic nie dzieje. No, może moglibyśmy tam paru do kopalni dorobić, ze dwóch piechurów. Ze dwóch strzelców. No ja widzę, że duże koszta, bo tutaj jednak te armie są, bo są, ale są dosyć... Dobra. Im szybciej uda nam się tutaj ogarnąć, tym szybciej będziemy mogli tam wrócić i skupić się już tak konkretnie, tylko i wyłącznie na obronie. Za mojego ojca króla.
No, tak więc to tak wygląda. Muradina Miedziobrodego oczywiście kojarzymy. Jego mość nagle odnalazł się w krainie Northrend. Nie wiadomo, co tu robił. Znaczy, wiadomo, co tu robił. Generalnie poszukiwali również legendarnego ostrza mrowu. No. Zwiększa liczbę punktów życia bohatera. No ja nie wiem, ja chyba wolę. Ale chyba to, co ma. Światłość jest zostawimy tą siłą. Dobra, tam wchodzimy, no wejdziemy, zobaczymy, co tu jest. Ale nie ma nic, tam były tylko te bestie. Weźmy sobie tą fontannę Mani. No, tak więc tutaj trzeba troszkę też kontrolować te jednostki. Tutaj jest dosyć małe, tam wzmocnimy. Tutaj też trochę trzeba widać wzmocnić. Weźmy ze dwóch. Jego mości już doróbmy. Dobra, w kopalni już jest, widzę. W kopalni już jest jednego za dużo. Weź odłóż. I drewno, oj, do drewna. Generalnie chcę sobie już przygotować tak pod siebie tą gospodarkę, jak zaraz tam wrócę, żebym po prostu miał odpowiednie fundusze, odpowiednie zasoby, żeby szkolić następne jednostki. Dobra, możemy tutaj atakować. Oczywiście cały czas możemy używać tej umiejętności Arthasa, Święty Blask. Nic, jakiegoś wyjątkowego, ale wiem. Kurde, tak w złym miejscu mam trochę to do nagrywania. No dobra, nieważne. No, nie traćmy lepiej tutaj jednostek. Im więcej tych jednostek nam tutaj zostanie, tym znacznie lepiej. Chociaż tak chyba one się z nami nie wrócą. No bo coś się tutaj stanie jednak nieprzewidywalnego. Coś, czego byśmy się w sumie nie spodziewali. Ale to się wszystko zaraz wyjaśni. Bo ja tam mądry jestem, bo już to przeszedłem. Mniej więcej wiem historię, przynajmniej znam. Wiem mniej więcej, co tu się wydarzy. Ale to nie ma jakiejś specjalnie długiej trasy do tego miejsca, do którego zmierzamy. Gdzie znajduj... O, pieruna! No dupa. No, nie jest fajnie. Tak troszkę się pierdzieleniem zająłem, a tutaj mi giną pampry. Ta Banshee, mi się wydaje, że ta Banshee tutaj nabroiła. Jeszcze, cholera, wykończyliśmy sobie w sumie sami ze dwie jednostki. Mógłbym ich wskrzesić, ale oni są tylko wtedy na chwilę. Tak więc, no na chwilę to mnie nie jara. Zawracajcie, śmiertelnicy. Nie ma takiej opcji, majster. Śmierć, potępienie to wszystko, co znajdziecie w tej przeklętej krypcie. Wątpię, bym znalazł tu coś straszniejszego niż to, czego doświadczyłem. Myśl, co chcesz, chłopcze. Nie przejdziesz. Przejdę. Nie przepuścisz mnie, to sam sobie drogę zrobiłem. To mi się podoba. No, więc tak czy owak przejdziemy. To jest strażnik, który oczywiście strzeże. Ostrza. No i nie bez powodu. Nie bez powodu. A jaki jest powód? No to się zaraz okaże. Weźmy się za to. Zawróć, zanim będzie za późno. Nadal próbujesz chronić ten miecz? Nie, chronić ciebie przed nim. No i udało się. Odnaleźliśmy. Ostrze mrozu. Nasze wybawienie. Stój. Na klindze wyryty jest napis. Kto weźmie do ręki ten miecz, posiądzie wieczną władzę. Lecz tak jak ostrze jego tnie ciało, tak jego moc zranić musi duszę. Powinienem się domyślić. Miecz jest przeklęty. Zabierajmy się stąd. Gotów jestem dźwigać brzemię każdej klątwy. Byle tylko ocalić mą ojczyznę. Zostaw ten miecz, Arthasie. Zapomnij o nim. Zbierz swoich ludzi i wracajcie do domu. Do diabła z nimi. Nic nie powstrzyma mnie od zemsty. Nawet on jest paladynem. A teraz wzywam duchy tego miejsca. Oddam wszystko. Zapłacę każdą cenę. Jeśli tylko pomożecie mi ocalić mą. Książę, gdzie Muradin? Długo się już nie utrzymamy. Muradin nie żyje.
Ale nie trać nadziei, kapitanie. Wróg nie oprze się potędze ostrza mrozu. Atakują nasze oddziały! No. Służę światłości. Tak to niestety wygląda. Ostrze mrozu musiało mieć złożoną jakąś ofiarę. Oczywiście. Tak przypadło, że tą ofiarą było. Murać. Na honor. No przykra sprawa. No generalnie naszym teraz głównym zadaniem, jedynym zadaniem, bo... Sprawie krzywości niech nie ma. Stanie zadość. Naszym zadaniem jest zaatakowanie bazy Malganisa. Generalnie tak, ja bym jak to zrobił. Już i tak mamy... Nie no, mamy małe koszta na razie. Na pewno będę starał się wyszkolić jak najwięcej jednostek, jak najwięcej poulepszać, bo jednak atakowanie Malganisa bez jakiegoś większego tutaj przygotowania jest troszkę bez sensu. Tak więc na pewno... No może tutaj trochę przesadzam, ale na pewno musimy wyszkolić sobie jak najwięcej jednostek się da, jak najwięcej jednostek musimy posiadać. No ja już bym tak trochę może starał ich się poukładać. Artas, ty pójdziesz tutaj, to jest nasza główna grupa. Oczywiście standardowa, jak to zawsze robimy, zrobimy sobie Ctrl 1 i to będzie nasza grupa uderzeniowa numer 1. Natomiast ta strona to będzie Ctrl 2, czyli grupa niekoniecznie uderzeniowa, bo to już zależy, może być i obronna, albo tam jakaś inna. Ctrl 2, tu będzie Ctrl 3. Świetnie. I te grupy tutaj będą z nami się... Potrzeba więcej złota. Dobra, dobra, nie pierdziel. No okej, wyszkolmy sobie to. No tego złota, no niestety, no złota nie da się szybciej wydobywać. Tak jak się wydobywa, tak się wydobywa. Szybciej się nie da, już i tak wydaje mi się, że jest to optymalne wydobycie. Mamy tu już 6, więcej się nie da. Duże koszta mamy niestety, taka też jest sytuacja. Generalnie jakieś uzupełniłbym jedynkę. Tak, jedynkę uzupełniemy na maksa. I pójdziemy dwoma grupami uderzeniowymi, może z jedną jednej strony, drugą z drugiej strony. Tak, pójdziemy trzema stronami. Koniec końców dojdziemy w to samo miejsce. Ale przy okazji będziemy mieli pewność, że nikt nas nie zaatakuje gdzieś po drodze i będziemy mogli sobie spokojnie przejść. Potrzeba więcej złota. Zaraz opracujemy jeszcze jednego tutaj latającego. Tak, kotku? Badania zakończone. Generalnie tą grupę uderzeniową bym rozwiązał i w sumie faktycznie zrobimy chyba tylko dwie. Czekam na rozkaz. Tak, weźmy tutaj jeszcze i Ctrl 2. Tak jest. Jesteście dwójką. Będziecie chronić tamte oba. Sprawiedliwości. A dobra, ty to nie. To wy tutaj. Okej, tak więc wy jesteście dwójka, wy tutaj trójka. Robimy sobie jeszcze jednego gryfa. O, może nie tam, tutaj na środek bazy bardziej. Niech już tak będzie. Budować już za bardzo nie ma co, bo już wszystko tutaj generalnie mamy wybudowane. Głównie teraz chodzi, żeby odpowiednio uderzyć, zniszczyć Malganisa, dopełnić zemsty, chociaż Altasowi oczywiście no, nie powinien się mścić. Tak powinno być, bo to jest jednak paladin. Paladin nie powinien się mścić. No ale to jest Artas i on troszkę zboczył swojej ścieżki. Nie wiem generalnie, ile tam mam tego dziadostwa, bo zasłaniam sobie sam, a nie pamiętam też, na który się zmienia, więc no, nie widzę po prostu. A nie wiem, gdzie to idzie sprawdzić. No ale dobra, mamy duże koszta, tyle wiem. Jak są duże koszta, to jest niefajnie. Bo wtedy przynoszą nam tylko i wyłącznie po 4 złota. Sprawiedliwości, jest dosyć mało. Niech się stanie zadość. Jeden, tak? Grupa uderzeniowa jeden, tak więc już sobie oczywiście mykamy sobie na honor, na bazę Malganisa. To złoto niech się tam powoli uzbiera, jakby tutaj nam, o właśnie, idzie jakaś grupka atakuje, świetnie, damy sobie z nimi radę. Artas jest tak wykokszony, że na hita ma tutaj co drugą jednostkę i kończyć tego, bo on jak trupy zacznie robić, to rozpędzi, to nie ma końca. Dobra, i dwójeczką już też powoli będziemy sobie ruszać. W razie czego tam jest jeszcze wieża, są, tak więc nie powinno być tak, że nagle... O, jest kopalnia jakaś, no w sumie to nie fajnie, bo... Jakieś niebezpieczeństwo? Musimy też tą grupą tutaj dojść. Bo niestety stracimy trochę jednostek. A nie chcę tego, nie chcę tego na razie. Nie znaki leczenia, to jakby był ktoś, kto może wziąć. Gdzieś tu był jakiś ten. O, ty. Dobra, tam cię uleczą, widzę. Znaki przywołuje znak leczenia. To ja bym to nawet zrobił. Tylko jakieś niebezpieczeństwo? Nie, dobra, idziemy. Oczywiście. Idziemy, słuchajcie, idziemy. Dla mnie zaszczyt. Zrobiłbym tu paru jednak piechurów.
niech sobie będą w razie. Nie trzeba mi się kłaniać. Jest jakaś obrona. O, tutaj, dobra, mamy pierwszą. Króla. Możemy rozwalić. Ej, rozwalić. Atakować. Na pałaca. Wbijamy na bazę. Można by iść tutaj zbudować oczywiście zaraz kopalnię, ale wydaje mi się, że my tą akcję skończymy zanim będzie jakakolwiek kopalnia poczęta. Nam następna. Rozwalimy ich po prostu. Chyba, że się nie uda. Chyba, że się teraz nie uda, ale wydaje mi się, że ten atak powinien się przydać. Chociaż nie pamiętam, jaka tam, szczerze mówiąc, siła była potrzebna. Wiecie co, ja sobie to zapiszę, bo mi się często działy takie dziwne rzeczy, że gdzieś mi się nagrywanie zakończyło, coś tego. Generalnie już tę misję któryś raz z rzędu nagrywam, więc wolę sobie w razie czego. Wy już tak, atakujcie. Jakieś niebezpieczeństwo. Oni się tam zajmą. Atakować. Dobra. W razie czego zostawiam sobie tą umiejętność Artasa, to wskrzeszenie. Ona się na koniec przyda. Jakieś niebezpieczeństwo? Dobrze, że gryfy również mogą jednostki latające. To jest dobra sprawa. Nie trzeba mi się kłaniać. Czekam na rozkaz. Idziemy wszyscy hurtem. Jak hurtem, to hurtem sobie tak nie dadzą rady, żeby nam tutaj krzywdę zrobić. Jak będziemy się powoli wbijać na tą bazę, to powinno być grację pięknie. Na razie nie straciliśmy żadnej jednostki, tak więc nie załączam tej umiejętności. O, żyrokopter zaraz niestety stracimy. Ale to spoko, to jeszcze nie jest tak źle. Chodźcie tu wszyscy. Dobra, zabić tego majstra. Dobra, i teraz tą wieżę, bo ta wieża nas tutaj może zaraz ubić. Niestety, żyrokopter jest jednostką mechaniczną, nie możemy go uleczyć. Trudno się mówi. Kapłana mógłbym uleczyć, ale nie widzę, gdzie on dostaje po dupku. O, tam, cofamy się, słuchajcie, cofamy się. Kapłan ginie, a ja nie wiem, który to... Kurczę, nie wiem, który to kapłan ginie, no nie widzę go. Dobra, trudno, wejście, rozwalcie to dziadostwo. Gryfa sobie uleczę. No niestety nie ulepszyłem jednostek moich na maksa, no tak zaatakowałem trochę bez, no troszkę bez pomyślnie, przyznam. Ale chyba powinniśmy dać radę, z tego co widzę źle nam nie idzie. Już dosyć mocno uszkodziliśmy, oj tu trzeba, bo tu się buduje, już się buduje. Jak wyjdzie, zrobi nam większe szkody niż to, że tak sobie stoi. Chociaż nie, tu się nic nie budowało. Tak więc spoko. Dobra, teraz przed nami jeszcze jest jeden zikurat, który będziemy musieli najpierw zniszczyć. Dobra, tutaj jeszcze czule jakieś. Dobra, zniszczcie to najpierw, to teraz. Czyli widzę, że te dwie grupy desantowe powinny sobie dać radę. Tutaj tymi jednostkami chyba się zbiera na następny atak, ale może już następnego ataku faktycznie nie być. Bo się po prostu z nimi rozprawimy. Tak, już mamy Malganisa, więc pozostanie nam nikogo zniszczyć. Poczekajcie. Się zrobię nieśmiertelny. Co by teraz? Artas, atakuj już Malganisa. Wy się tam na Malganisie za bardzo nie skupiajcie. Dobra, Malganis zginął. Generalnie mamy co? Zniszczyć bazę Malganisa, nie samego Malganisa, tak więc musimy się tutaj skupić jeszcze, bo jeszcze troszkę walki przed nami zostało. No i niestety troszkę jednostek nam ginie. Oczywiście. Wy się zajmijcie rozwalaniem tych pozostałych jednostek. Atakują nasze oddziały! Służę światłości. My sobie rozwalimy tą bazę. Dobra. Dobra, obaj na to. Obie jednostki. Dobra, i teraz już możemy się zająć wykańczaniem tutaj. Całej tej bazy. O, jeszcze to złoto, bo zaraz się zaczną rozbudowywać i będą jeszcze problemy. Chociaż nie, bo to jest kampania, oni tutaj... No i za bardzo. Generalnie, gdyby to była normalna gra, to mielibyśmy problemy, bo oni by zaczęli budować następne budynki i tak dalej, i tak dalej. Plugawy nędznik. No to jest głupie. No się tutaj jeszcze nie jest tak źle, na przykład się gra w Kozaków, taka stara gra RTS, to trzeba co do jednego chłopa wykończyć. Bo to jest i wtedy dopiero uznają, że zabiłeś komputer.
trochę uciążliwe, a z drugiej strony jakże prawdziwe, bo jednym chłopem idzie odbudować całą potęgę Imperium. A jeden chłop może zbudować... Prawda, ratusz. No jak już się ma ratusz, to już potem leci z górki, żeby się rozbudować na maksa. Więc faktycznie sprawiedliwość. Okej, świetnie. Dosyć szybko to poszło. Jakieś niebezpieczeństwo. W jednym odcinku oczywiście się zmieścimy, bo tak jak mówiłem, jedna misja na jeden odcinek, ale będą jeszcze misje znacznie dłuższe, które będą wymagały więcej niż 20 minut na przejście. Stety bądź niestety, no nie wiem, jak to lubię. Nie gadajcie. No, ale mam nadzieję, że do końca się uda jakoś tam przetrwać. Atakują nasze oddziały! O kurczaki. Dobra, udało się, bo już mnie tam atakowali. A jeszcze jest jedna baza oczywiście. Ale dobra, posłuchajmy. Jak przewidział mroczny władca, wziąłeś miecz kosztem życia swoich towarzyszy. Jesteś silniejszy niż myślałem. Szkoda słów, Malganisie. Teraz słucham tylko głosu Ostrza Mrozu. To głos mrocznego władcy. To on szepcze do ciebie poprzez ostrze. I co ci takiego mówi, człowieku? Co ma ci do powiedzenia mroczny władca umarłych? Mówi, że nadeszła godzina mojej zemsty. Co? Nie każe ci chyba? Już po wszystkim. Witaj, synu. Już nie musisz poświęcać się dla swego ludu. Nie musisz dalej uginać się pod ciężkim brzemieniem korony. Wszystkim się już zająłem. Co czynisz, mój synu? Zajmuję twe miejsce, ojcze. To królestwo upadnie, a z jego popiołów powstanie nowy porządek, który zatrzęsie światem w posadach. I tak, moi drodzy, oto kończy się kampania ludzi. Przed nami kampania nieumarłych, a kim tam będziemy grać? No, wydaje mi się, że z tego outra można się domyślić. W każdym razie, jak widzicie,
te animacje Blizzarda, moim zdaniem, są the best of i strasznie mi się podobały. Szczególnie ta właśnie teraz, która była przed chwilą. Naprawdę zapierająca w dech piersiach muzyka. No i to, co tam się stało w ogóle. Coś cudownego. Ja cóż, bardzo serdecznie wam dziękuję i widzimy się już w następnym odcinku. Troszkę w innym klimacie, troszkę mroczniejszym, troszkę bardziej zgniłym. Jeszcze raz bardzo serdecznie wam dziękuję. Do widzenia, cześć!